Donald Trump organizuje pod koniec czerwca w Bahrajnie warsztaty ekonomiczne. Konferencję z udziałem kilku krajów arabskich, w tym kresusów naftowych z Zatoki Perskiej, żeby zebrać pieniądze, około 70 miliardów dolarów, na realizację tzw. transakcji stulecia. W ramach tego projektu, opracowanego w ciągu ostatnich 2 lat przez Waszyngton, uregulowana ma zostać ostatecznie kwestia palestyńska. Tymczasem jednak reżim palestyński w Ramallah chce zbojkotować ściepę w Bahrajnie, bo nadal nie jest gotów porzucić mrzonek o dwupaństwowym rozwiązaniu będącym śmiertelnym zagrożeniem dla Izraela. Niezależnie od tego rośnie już teraz silna presja oddolna ze strony ogółu Palestyńczyków, którzy wolą zgarnąć 70 miliardów baksów na ułożenie sobie jakość życia, niż garować dalej w slumsach przez następnych 70 lat. Takie to są układy.